Bardzo się cieszę, że udało nam się dzisiaj tutaj spotkać. Bo właściwie to nasze spotkanie. Bo muszę powiedzieć, że to dzisiejsze spotkanie jest, jakby nie było, konsekwencją wielu długich godzin i wielu dni, które... No dobra. Dajcie mi święty spokój. To spróbujmy czwarty raz, witam was serdecznie. Tak jak mówiłem, cieszę się bardzo, że się dzisiaj spotkaliśmy, bo to spotkanie jest takim ukoronowaniem wielu wcześniejszych spotkań, wielu dyskusji, pertraktacji, pojedynków na słowa, miecze świetlne i paragrafy. Paragrafy. Także bardzo się cieszę, że do tego spotkania doszło, bo świadczy to o tym, że w końcu jednak się dogadaliśmy i dostaliśmy na dodatek jeszcze błogosławieństwo siły wyższej w postaci władz Kościoła. I możemy oficjalnie rozpocząć współpracę pomiędzy naszą parafią a Stowarzyszeniem Rzecz Jasna. Cieszymy się, że pojawiliście się na naszej drodze pewnego pięknego, słonecznego dnia i że udało się to przekuć na jakieś wspólne idee, wspólne plany, wspólne marzenia. Nie wiem, czy pani prezes chciałaby coś powiedzieć ze strony Stowarzyszenia. Tak, żebym ja się też odezwała. To, w takim razie ja może nas przedstawię. Nazywamy się Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych Rzecz Jasna. Ja nazywam się Agnieszka Karłowicz. Jesteśmy tutaj w dosyć silnej reprezentacji osób takich najbardziej zaangażowanych, włącznie z naszą młodzieżówką. Ale na początku to bardzo dziękujemy za zaproszenie. Cieszymy się, że mogliśmy się z Państwem spotkać, bo tak jak tutaj ksiądz Wojtek powiedział, długo rozmawialiśmy, jakoś tak się w końcu zdarzyło, że nasze drogi się połączyły. I mamy nadzieję, że uda nam się wspólnie dużo fajnych rzeczy robić. Mam taki symboliczny klucz do bramy. Z tą rzeczką, którą gdzieś znalazłem. No. Z recyklingu? Z recyklingu, tak. Tak. O, cudownie. Dzięki w imieniu. Mają pomieszczenia, no tak. Do których drzwi?